mapę. Co zakładacie, że się może wydarzyć w bingo? Taki wasz szybki strzał. Polski korki, mój szybki strzał. To prawda. I zajadam baja. Myślę, że po te dwie rzeczy możemy tutaj podrzucić. Zobaczmy w takim razie, czy trafiliście. Pirate Sports kontra Illuminar Gaming. Drugi półfinał. Zaczynamy. Skarner i Elise wykluczowani. Więc obie drużyny celują w junglerów? Tak jak mówiłem, Tomek, ta seria będzie się wokół tego kręciła. Tak się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o mapę pierwszą. To, co chciałbym powiedzieć, bo zdążyłem już sobie przejrzeć troszeczkę wczorajszą serię i jedna z myśli, które miałem, to, że bardzo ważne są drafty. Nie tylko z perspektywy tego, że ktoś ten draft wygrał lub przegrał. Po prostu drużyny często w draftach naświetlają kompozycje, które są kluczowe dla nich i to, jak będą chciały je egzekwować. Wydaje mi się, że tu będziemy mieli powtórkę. Poczekaj, niech pojawi się Jarvan i moje bingo zostanie ułożone, bo póki co mamy czterech leśników w tej pierwszej rotacji. I to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że kiedy wykluczasz tych standardowych junglerów, to będzie forsowało kreatywnych. Ewentualnie pierwszy wybór Jarvana, bo to również jest całkiem nieco podejrzane. Branie, możesz tutaj na czymś innym się skupić. Pytanie jednak piraci, czy piraci będą zmieniać ten plan, bo tendencja jest taka, że... A jednak, okej, okay, Yumi. Jest wykluczona Yumi, bo kiedy patrzę na bany Illuminar Gaming, to przypominam sobie Aves, przypominam sobie inne drużyny grające na piratów i tam widzieliśmy zawsze Jace'a, Twisted Fate'a i właśnie tej Yumi. Ja też spojrzę w inną stronę, bo wydaje mi się, że kiedy jest tyle banów w konkretną pulę postaci, to bardzo często zapominasz o tych super silnych wyborach, bo zobaczcie, że jest tu Akali, jest Aatrox, gdyby nie była wykluczona Yumi, byłaby Yumi, jest tyle power pików tutaj i IHG na pewno kilka z nich może dla siebie podebrać. To jest taka piłeczka w stronę Illuminar. Macie Jarvana, bierzcie go teraz, bo później my go wam zabierzemy. Akali, korki dla mnie. Akali również podebrana. Twisted Fate będzie otwarty dla Niku. Chociaż Sylas tutaj również jest dobrą odpowiedzią w Akali, ale wydaje mi się, że korki to jest taka postać, którą lubię widzieć przeciwko właśnie Akali, ze względu na to, że możesz ją przepuszować, możesz budować Hexdrinkera z dobrym junglerem, będziesz w stanie podziałać. Polski korki jako pierwszy zostanie skreślony, bo on oczywiście już pojawił się w drafcie. Już został zaznaczony jednak drugi wybór przed Illuminar Gaming. Mówiliście tutaj o Jarvanie, co potencjalnie innego? A Sylas, jeżeli tak. Mówimy o junglerach i też w razie czego możesz żonglować tym, jeżeli chodzi o draft, ale będzie to Jarvan, powiedziałem korki Jarvan, mamy korki Jarvan, Illuminar jest niezmienny. I kontynuujemy trend, bo to jest dziewiąty Jarvan dla Ripsona, jeszcze jeden. Jarvan dziewiąty. I skreślimy kolejne hasło w bingo, także mamy kilka dobrych strzałów. Okej, okay, póki co widzimy kilka komfortów dla drużyn, więc co teraz biorą piraci? I to jest dobre pytanie, bo jest tu kilka postaci, które mogą potraktować jako priorytetowe, ale proszę, super. Od razu Kindred i jeden na jednego, ona naprawdę świetnie działa przeciwko Jarvanowi, jest całkiem niezła przeciwko Korkiemu w late game'owych teamfightach, bo jeżeli uda ci się wyłapać Korkiego tak, żeby on nie był objęty Lamb's Respite, a ty atakujesz w Lamb's Respite, to oczywiście on cię nie wykończy, a wtedy autoataki są na wagę złota. I również przy okazji tych all-inów ze strony kataklizmu Jarvana jesteś w stanie na to zareagować. Możesz uratować siebie, ale nie tylko siebie, również swoich sojuszników. Chyba Wysek wziął sobie do serca tego Wyska na EU Masters, bo zapowiada się niezły performance z jego strony, bo wszyscy pamiętamy jego Kindred, do tego karma dobra. Chyba, że dostarczy pożywienia komuś. Najprawdopodobniej będzie to karma dla Konektiva, co sugeruje nam szukanie silnego zestawienia dla Illuminar na dolnej alei. Potencjalnie mogłaby to być karma na suporcie, bo w Braumanie jest to najgorszy wybór. Możesz sobie zagrać Mantra Q, przyspieszasz się gdzieś tam na tej linii. Wtedy jest to taka linia, która może zarówno atakować, jak i rotować po mapie. Ale tak jak mówisz, Daniel, zakładam, że to będzie karma na top. Bo mogą sobie na to pozwolić ze względu na fakt, że w pierwszej rotacji w ogóle strzelcy ani wspierający, oprócz oczywiście Yumi, która jest zdecydowanie tier wyżej, nie zostali ruszeni. Także nawet przy okazji drugiej rotacji banów mogą sobie bardzo komfortowo ułożyć dolną aleję. I wydaje mi się, że ten Aatrox jest tutaj dobrym wykluczeniem. Czemu nie widzieliśmy go jako ostatni wybór w pierwszej rotacji? Wydaje mi się, że nie ma dobrego zestawienia na Akali. Wydaje mi się, że Kindred będzie dość dobrą postacią. Też Braum będzie mu wadził. Aatrox tutaj nie był jakiś super wyborem dla Illuminar Gaming. I lepiej go po prostu wykluczyć, podebrać coś innego na topa. Mimo tego, że jak wiecie, do Aatroxa pałam naprawdę niezwykłą miłością, jeżeli chodzi o patch 9.15. Wykluczenie Vladimira wydaje się być tu dosyć ciekawe i nie aż tak typowe. Powiecie panowie, tak naprawdę ten Korki równie dobrze może wylądować na dolnej alei. Rogue lub na górnej, ale pokazywało to w LEC. To mało konektywowy i wybór. Korki historycznie jest to postać właśnie Pukiego, bo Puki jeszcze kiedy ten Korki lądował, czy to na dolnej alei bardzo często, uwielbiał. Czy też na Filu, kiedy musiał grać inne role, to czy to był, czy to Korki się pojawiał w jego rękach. Nie będzie Gangplanka dla Pirate Sports, ostatni ban przed nimi.
Dobry ban w karmę, bo Gangplank ma dość łatwą linię w nią, jest w stanie ją przeżyć i oczywiście wyskalować z kanonadą gdzieś tam globalnie, więc nie chcesz go widzieć, nie chcesz oddawać przeciwnikom rzeczy, które już pokazywali, że działały, ale proszę, Niko wykluczona, to jest dość rzadko widywany obraz na 9.15, więc pytanie w co co robią piraci, mam wrażenie, że Niko i Wladimir to są też dwa potencjalne bany w bota, tylko że póki stale nie kojarzy mi się z magami, chyba że miałby pójść Korkim na mida, a Kasztelan wtedy poszedłby na bota którymś z tych magów, bo tak trochę dla mnie pachną te wykluczenia. Myślę, że tutaj cały czas musimy wziąć to pod uwagę i Delord sięga po Nautilusa, jest to postać, która bardzo często pojawiała się w panteonie ogrywanych przez niego. Dwa ostatnie wybory przed Arr. Co chcecie tu widzieć? Brakuje jeszcze strzelca i jednej solowej alei. Wydaje mi się, że chcieliby jedną postać, która będzie mogła wchodzić wraz z Akali, bo to jak w tym momencie wygląda dla mnie ich kompozycja, to jest Akali, która nurkuje, ale Braum z Kindred są nieco bardziej defensywni, więc chciałbyś kogoś sparować z tym dajwującym asesynem. Ezreal dla Dambaja, to jest mój taki strzał, chociaż nie. Okay, nie byłbym fanem tego. Wydaje mi się, że to by oznaczało zbyt mało obrażeń. Mm-hmm. Potrzebowali tutaj nieco większego kopa. No i teraz pytanie, czy to będzie top laner z inicjacją dla Kackosa, czy może na przykład coś właśnie pokroju Rambla, dzięki czemu będzie mógł kontrolować przestrzeń pola bitwy i wtedy masz bardzo dużo narzędzi, ale Jace przyszedł nam do samego końca, nie no zauważyłem właśnie tego. Założyłem, że będzie wykluczony. Czy jednak podświetlany, ale nie wybierany. Póki bo teamfightowo zdecydowanie większy potencjał daje ci Gnar, ale z drugiej strony... I to jest chyba coś, co nawet wolę od Jace'a tutaj, bo zobaczcie, że Akali ma teraz partnera, z którym złapie się za rękę, wejdzie w walkę drużynową, będą mogli namieszać, z drugiej strony masz Brauma starczą, za Braumem starczą masz jeszcze Lamps Respite, a od tego wszystkiego Dambaj może się poruszać po całym polu bitwy, piraci stawiają tutaj na tym fighty. Ale mają też potencjał na speed. I Kai'Sa również jest świetnym podebraniem w kontekście Pukiego, bo do Nautilusa świetnie pasuje i to jest postać bardzo często ogrywana przez Łukasza. Także musi się zdecydować na coś innego. Jeżeli będzie to Lucian, to tak jak mówiliśmy, bardzo duże skupienie wokół dolnej alei w kontekście Illuminar. I mamy botlane Podoro, Korkiego, który zroamuje i ewentualnie Jarmana, który może wcześniej gankować. Właśnie, wczoraj widzieliśmy tego Luciana w rękach Lakera, który na fazie liniowej naprawdę świetnie sobie radził, ale później nie domagał. Mimo wszystko wydaje mi się, że ten Lucian ma tutaj pełnić taką funkcję takiego pchającego bota, absorbującego presję carry, podczas gdy Korki się farmi, bo jeżeli spojrzycie na tę kompozycję w taki sposób, jak o nich mówiłem, czyli piraci, którzy gdzieś tam nurkują i mają jeszcze tę linię defensywną, kto poradzi sobie z Korkim w takim scenariuszu? Bo Gnar może wejść, Akali może wejść, ale kiedy dostaniesz tarczę od karmy i będziesz miał Hex Drinkera, to nikt ci nie zmanszotuje, zagrywasz Valkyrie do tyłu, masz błysk, robisz kryty po 700 obrażeń w late game'ie i nagle okazuje się, że Korki po prostu czyści. W idealnym świecie bierzesz wieżę do 10 minuty na korzyść Illuminar, rotujesz na górną aleję, zgarniasz Heralda. To oczywiście idealny świat, nieco zakrzywiony. Trochę chyba nad wyrost, na Brauma będzie trudno aż tak popuszować. To prawda, ale poniekąd to ma sprawiać kompozycja Illuminar. Ma się skupić na tej dolnej alei, dlatego też ta karma, która będzie sobie radziła dobrze na górnej alei, ale później również będzie wspomagać obu strzelców, bo i Korki, i Lucian będą uwielbiali te tarcze i przyspieszenie. I pamiętajmy, że Lucian to jest jeden z wyborów Pokestyla, które prezentował nam na przestrzeni całej Ultraligi, mam na myśli tutaj wszystkie trzy sezony. W tym jest to drugi raz, kiedy będzie podejmował się tej postaci. I to, co również zwróciłbym uwagę, Delord może uciekać. Lucian jest jednym z tych carry, który przepuszuje, możesz go zostawić na chwilę samego, wtedy Nautilus może znaleźć roamy, to będzie ważne dla IHG. I bez specjalnej rewolucji w drafcie, czy to z jednej, czy to z drugiej strony, dużo komfortów, które się pokazały. Tak jak mówiłem, no ta pierwsza mapa to jest raczej wybadanie się dwóch ekip, co potrafią jedni, co potrafią drudzy. A kto jest waszym bohaterem? Bo dla mnie tutaj potencjalnie Wysek. Wydaje mi się, że dla Pirate Sports bardzo ważna będzie dyspozycja Kindred jako postaci, ale również Wysek jako Wysek kontra junglera. Puki. To kreuje nam się tutaj ten storyline, ale również piraci musieli przewidzieć, że Rybson dostanie tego Jarvana i muszą mieć... Że miał 8 gier na nim. Przewidywanie tak. To jest, wiesz... Chodzi mi o to, że zbanowali Skarnera, zbanowali również Sejuani, zostawili, bo mogli również first-pickować tego Jarvana, aby go jeszcze bardziej wyprowadzić z komfortów. Na tej postaci Rybson czuje się nieźle. Pytanie, jak Wysek tą Kindred zadziała? Patrząc też w perspektywie wczorajszego półfinału, krótkie pytanie, kto ma lepsze skalowanie? IHG. Mhm. Widzę Korkiego, wybieram Korkiego. Okej, okay. W takim razie przed pierwszą mapą jeszcze klasycznie wywiad Mariny z kapitanem piratów. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie. Witam wszystkich serdecznie. Obok mnie Mikołaj Peko, menadżer drużyny Pirate Sports. Jak się dzisiaj miewasz? Dobrze, czujemy się bardzo przyzwoicie. Mieliśmy trudny tydzień, przygotowywaliśmy się ciężko, ale dzisiaj jesteśmy w dobrych nastrojach. Panom brak barw wojennych, aczkolwiek oznacza to, że nastroje są jakieś inne?
Bar wojennych nie ma, ponieważ Aves nas za bardzo nie obiło, ale nastroje są jak najbardziej bojowe. Jak organizacja podchodzi do tej walki? Czy gracie wabank w tym momencie? Nie, nie gramy wabank. Wabank graliśmy 2 tygodnie temu w meczu przeciwko Pakt o relegację. Dzisiaj czujemy się bardzo komfortowo. Przygotowaliśmy się dobrze przeciwko Aves i pokazaliśmy to, że po prostu w tym meczu byliśmy lepszą drużyną. Tym razem również przepracowaliśmy ten tydzień intensywnie, więc uważam, że możemy pokazać tutaj, na co nas stać. Większość osób stawia na Illuminar Gaming. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ nie macie trenera. Chciałabym cię teraz zapytać o to, kto pełni tą funkcję w waszej drużynie, jeżeli możesz oczywiście. Tak, ten sezon był u nas problematyczny, jeżeli chodzi o trenera. Dużo rotowań, problemy personalne niektórych osób. Aktualnie takiej osoby na stanowisku tutaj nie mamy. Ja zastępuję taką osobę tutaj na scenie. Jednak mamy wsparcie różnych ekspertów, którzy nas otaczają naszą drużynę. Jednak też świetnie drużyna się sama w sobie dogaduje i uzupełniają swoje role również w trakcie omawiania lub analizowania przeciwników. Bardzo Ci dziękuję, Mikołaju, za wywiad. My już udajemy się do komentatorów, ponieważ czeka na nas gra, moi drodzy. Równo połowa playoffów już za nami, ale mimo tych wszystkich niespodzianek być może przed nami ta najważniejsza, ponieważ jeżeli dzisiaj Pirate Sport uda się pokonać Illuminar Gaming, to będzie niesamowicie ważne wydarzenie, panowie. I mieliśmy tego przedsmak podczas social media, ale mam wrażenie, że dopiero do gardeł skoczą do siebie na Summoner's Rift. Jak najbardziej. Illuminar musi udowodnić w tej serii, że nie są przeciętniakami, że piraci nie będą godnym przeciwnikiem, bo jeżeli chcesz walczyć z Devil's One albo Rogue, tutaj musi być solidne zwycięstwo. Ale mam także piratów. Oni zaskoczyli już 2-krotnie. Czy do 3 razy sztuka? Zaraz się przekonamy. I najważniejsze jest to, że obie drużyny tutaj mają przygotowany raczej standardowy draft. Zero niespodzianek, więc zamiast rzucić się na coś kreatywnego, lecą po prostu po swój dawny schemat sukcesu. I często, gdzie wiele ognia jest, tam również tym się pojawia, więc nie zdziwcie się, że wyjątkowo zakurzona wydaje się ta mapa, ponieważ obie te drużyny będą się starały całą tę mgłę rozwiać swoją grą. I jak to zwykle w League of Legends z dobrymi wardami. Tych oczywiście spodziewajcie się wiele. W końcu Blue oraz Delord mają olbrzymie Vision Score per minute, więc mały poradnik dla naszych supportów w solo queue tutaj będzie obecny, ale poradników wiele zostanie napisanych, bo to najlepsi gracze polskiej sceny w tym półfinale. Dokładnie. Mgła wojny już od samego początku, co może zwiastować naprawdę dużą ilość wymian oraz walk, ale rzućmy okiem szybko na statystyki, bo wiele nam mogą powiedzieć. Nautilus w Ultralidze nie jest jakiś świetny, nie ma wyników, nie ma sukcesów, ale w rękach Delorda wydaje mi się, że będzie bardzo solidnym czempionem i to jest inicjacja, to jest postać, która umożliwiała tak wiele razy w sytuacjach lanowych na zwycięstwo Illuminar Gaming, bo Delord w sytuacjach tak bardzo ważnych sprawdzał się zawsze. I owszem, Nautilus jest najgorszym supportem, w ogóle najgorszym czempionem w tym sezonie Ultraligi, tragiczne win ratio poniżej 20%, za to najskuteczniejszy od sezonów zawsze był Braum, ten prosty czempion, który amplifikował proste kompozycje, prosty schemat na rozgrywkę i czegoś takiego szukam u piratów. Braum plus Kai'Sa, Braum plus Gnar oraz Kindred to mnóstwo stunów w teamfightach i tych teamfightów, patrząc w kompozycję piratów, chyba szukają. Ale najpierw musimy się skupić na początkowym etapie rozgrywki. Co często pokazywał Wysek na przestrzeni poprzedniej serii, to była dżungla wertykalna. Teraz jednak rozpoczęcie od czerwonego wzmocnienia, Kindred na tych pierwszych poziomach nie jest aż tak silna, jak po pierwszym powrocie do bazy, ale tutaj przede wszystkim chcę zapewnić sobie początkowy etap rozgrywki, zakupienie pierwszych przedmiotów, następne wejście do środkowego etapu gry z tą większą ilością obrażeń, poziomów itd., itd. I to jest chyba trochę tendencja piratów. Oni zostawiają popularne postaci rywalom i zastanawiają się, która z naszych postaci może być dobra w tym wykonaniu i nie ma innej takiej postaci na graczu jak Jarva na Repsonie. Nikt nie zagrał aż 8-krotnie jakimś czempionem, teraz już 9 raz, ale jak widać 75% win ratio działało, spróbuję, żeby działało i dzisiaj. I kiedy spojrzymy na kompozycję Illuminar Gaming, trzeba przyznać jedną rzecz. Ona jest dopiero prosta. Mówiliście o tym, że to jest w stanie Braum zamplifikować proste pomysły na grę. Patrzymy na Illuminar Gaming. To jest kompozycja Illuminar Gaming, jaką byśmy sobie wyobrazili.
i Rybson razem z Wyskiem zamieniają się tutaj swoimi kampami. Natomiast Miku wymienia się z Kasztelanem. Na środkowej alei Kasztelan już od samego początku ma spore problemy. Oj, tu prawie było. Pierwsze skreślone bingo, tu prawie było zerowanie. Zabrakło tutaj jednak podpalenia ze strony Nico. On wybrał teleportację, więc w późniejszym etapie rozgrywki może zdecydować się na rozwilone nacieranie, ale Kasztelan naprawdę bardzo pobłażliwie i musi przeciwnika szanować, bo Nico na lanach zawsze był fenomenalny. I zobaczcie, na pierwszy summoner na cooldownie poza smajtami, ten teleport u Kasztelana. I to nie jest dobry recall. Chcesz komponent do Triforce'a, to się nie wydarzyło. A na górnej alei również gang się nie wydarzy, bo w tym momencie Connective gra wyjątkowo bezpiecznym top lanerem. Nam idzie, natomiast podchodzi Rybson. Na trzecim levelu często szuka ganków jako Jarvan. I tutaj na pewno flak and drag przydałoby się trafić, żeby przynajmniej flasha spalić Niku. To się co prawda staje, ale dopiero w momencie, kiedy Niku rzuca swój cień. Oj, bardzo optymistyczne podejście ze strony Rybsona. Czego on tutaj szukał? Przeciwnik ma błysk, ma shuriken, do tego dymek. Naprawdę bardzo trudno będzie wyeliminować to Akali, więc prawdopodobnie przesunięcie presji właśnie na środek, żeby nieco odciążyć Kasztelana, który już musiał wykorzystać teleportację. Także jak na razie widać, że dżunglerzy szukają ganków i to pokazywali nam w fazie zasadniczej, tylko szukają na liniach innych niż zwykle, bo Rybson zawsze gdzieś oscylował dookoła dolnej części mapy, Wysek dookoła środkowej. Zobaczymy, czy to będzie się zmieniało wraz z upływem serii. I właśnie pamiętajmy, że akurat Rybson z Connective'em zdarza im się co jakiś czas współpracować ciut bardziej zaangażowanie, jeżeli chodzi o tego typu serię, więc nie zdziwmy się. Ale mamy już 4 minuty za nami i wydaje mi się, że Piraci podeszli do tego meczu bezkompleksowo. Niku wymienia się na środku cały czas, Wysek próbował agresywnie wejść i tego szukaliśmy od właśnie tego zespołu. Ze względu na to, że nikt nie stawiał ich w roli faworytów na przestrzeni dwóch ostatnich meczy, teraz pokazują, że mogą, pokazują, że potrafią i nie trzeba bać się przeciwników, żeby zwyciężać. I ile razy w historii League of Legends mieliśmy sytuację, gdzie ten brak presji był w stanie pomóc zawodnikom. Natomiast chciałem zwrócić uwagę też na postaci, popatrzcie na Erki. I HG, jeśli spalą ultimate, są kompletnie z tym ok. Tak, jeśli chodzi o Korkiego, który non-stop ma dostępne bombki, jeśli chodzi o Pukiego, jeśli chodzi o Connective'a, ultimate'y nie mają znaczenia albo są bardzo często dostępne. W przypadku piratów to wielkie super zdolności. Gdy one będą na cooldownie, nie mogą wiele robić, a teraz są bez nich, a walczą. Idealna aleja 3 versus 3, ale w tym momencie widzimy NGZ stanu Illuminar Gaming. Wysek ma bardzo mało punktów zdrowia, musi uciekać, ignite rzucony. Jeszcze tylko jeden autoatak, ale ucieknie, zobaczcie! Jeszcze teleportacja ze strony Akali. Jednak Niku bez 6 poziomu nie powinien tutaj być w stanie nic skurać. I wydaje mi się, że to była teleportacja na zasadzie IHG, proszę przestańcie nas atakować, bo zaraz się pojawię, to nie była próba znalezienia zabójstwa, a raczej uniemożliwienia takiej okazji dla IHG. Ależ dwa inteligentne zagrania ze strony obydwu leśników. Wysek omija tego kraba, który dałby wizję Illuminar Gaming, ale Rybson spodziewał się, że w takiej sytuacji, kiedy jego botlane nie ma wizji, prawdopodobnie przeciwnik podejdzie i świetnie przygotowany countergang tutaj Arthur spisał się na medal, chroni swoją dolną aleję i wyciąga dużą ilość zasobów ze strony przeciwnika. Rybson zdecydowanie ekspert w znajdywaniu First Bloodów. Illuminar Gaming 80% jako drużyna, tylko raz na 5 map nie udaje im się zacząć od tego 400 sztuk złota wartego zabójstwa. W tym przypadku nadal 0-0. A jednak właśnie, 6 minuta już w tym momencie minęła i pomimo tych 2-3 spotkań, które widzieliśmy na mapie, jeszcze ten first bot nie był w stanie paść i widzimy Wyska, gra Kindred. Panowie, zastanówmy się nad tym, w końcu jesteśmy w stanie dostrzec postacie, z których Wysek jest znany. Tak, Wysek ma kilka swoich charakterystycznych czempionów, do których wraca cały czas. Jest jednym z tych zawodników, który w lidze brytyjskiej zagrał chociażby Nidalee. Bardzo popularny w jego rękach jest Gragas i uwielbia Elise, dobrze o tym wiemy. Ta zbanowana to zostaje Kindred, więc to nie jest ktoś, kto ma najszerszy champion pool, ale za to, gdy już wybiera jakąś postać, mają dobrze ograną. Nie tylko w lidze brytyjskiej widzieliśmy Nidalee. U nas w sezonie drugim też raz się pojawiła oczywiście. Wszyscy pamiętamy, jak przebiegło to spotkanie, ale czy Michale, mówiłeś o tym, chcesz zobaczyć furię, chcesz zobaczyć młodych i gniewnych. Sam draft sugeruje, że tutaj naprawdę będzie dużo rozrywki ze strony piratów i tych walk właśnie w okolicach początkowych etapów rozgrywki. Czy spełniają jak na razie twoje założenia? A jak na razie linie nie wychodzi im dobrze i trochę mogliśmy się tego spodziewać. Korki w Akali ma spokój, buduje Hex Drinkera, przetrwa, jeśli chodzi o Luciana. No z reguły dominuje on linię, zwłaszcza przeciwko Kaisie, więc trudno tutaj szukać sukcesu przy na pierwszych poziomach. Ale mówiłem o tych ultimate'ach. 6 poziomy znaczą bardzo dużo dla prezencji w teamfightach, dla czempionów wybranych przez piratów, także ewentualnie ten pierwszy smok, Infernal, będzie poletkiem takiej bitwy. I Kackos już swojego ultimate'a posiada, również Niku byłby w stanie kogoś wyeliminować przy użyciu umiejętności specjalnej, więc tylko czekamy, aż w końcu ten ogień na dobre rozgorzeje.
Tak, i patrzmy na to, jak te ultimate'y będą używane, bo chociażby jednym z dobrych wyborów na Jarvana jest Kindred, oprócz tego, że dobrze pojedynkuje się jeden na jednego, ale też gdy Jarvan się w ciebie wbija, możesz wtedy otworzyć sanktuarium dla twojej drużyny. Lambris Pied Kindred może zneutralizować każdy wysiłek Ripsona. Ale jak na razie ta gra nie jest zbyt obfita w eliminację i przypomina mi się wczorajsza seria, która przebiegła pod znakiem po prostu skalowania. Który z tych zespołów ma lepszą kompozycję w późniejszym etapie rozgrywki, bo patrzę na Korkiego, ale także widzę Kaisa oraz Kindred. I przede wszystkim late game nie musi być teamfightowy, bo to jest ta rzecz, którą tak często mylimy jako widzowie League of Legends. To nie jest tak, że lepiej skaluje ten, kto ma lepsze teamfighty w late game. Możesz w late game grać split pushem, więc Akali jest dobrze skalującym czempionem, bo jeden na jednego może iść na boczną linię, jeśli ma teleportację, mało osób może pokonać. I mówisz, Niku nie miał Ignite'a, nie znalazł First Blooda, wziął teleportację myśląc o tych późniejszych etapach gry, o tych późniejszych scenariuszach, które mogą się wydarzyć, więc ja uważam, że piraci mają więcej perspektyw w late game, przez co mają lepszy late game. A pamiętajmy, że również w late game jest w stanie chociażby się naprawdę solidnie odpłacić Smog i w tym momencie dookoła niego Pirate Sports wizję postanowiło wyczyścić, jednocześnie zapewniając sobie spokój wokół dolnej alei. I to nie byle jaki smog, bo piekielne smoki ostatnio pojawiają się bardzo często na Summoner's Rift, właśnie w tych kluczowych mapach, kluczowych serii półfinałowych i ten smog piekielny dla obydwu zespołów będzie niezwykle ważny. Akali, Korki, Karma, oni świetnie wykorzystują dodatkowe punkty obrażeń fizycznych, jak i moc umiejętności. Tak, najlepszym dowodem, ile znaczy Infernal, były nawet wczorajsze samobójcze flasze Behave'a, tylko po to, by ewentualnie mieć cień, chociaż szansę na zabranie tego Infernala rywalom. Ważny objective, Herald również pojawi się za minutę, wtedy drużyny lubią rotować. Obie ekipy są liderami w Ultralidze, jeśli chodzi o kontrolę Heraldów obok Rogue i Sports Club. Spodziewajcie się walki dookoła obiektywów, to przyjdzie za minutę, dwie lub trzy. Tym bardziej, że w tym momencie Kasztelan wrócił do bazy po paczki, więc będzie miał tu małą przewagę nad przeciwnikiem. Niku lekko obity, nie ma teleportacji, więc Illuminar naturalnie wychodzi jako faworyci do podebrania tego pierwszego smoka, tym bardziej, że Ripson kręci się właśnie wokół leża barona, smoka. Znają przede wszystkim swoje możliwości, co jest w tym momencie istotne. 10 minuta wybija, nie dość, że pojawi się Herald na mapie, to istotne jest, że do Heralda podejdziesz dopiero w momencie, kiedy uda ci się przejąć tego smoka. Bez tego nie ma najmniejszych szans, żebyś to zrobił. I widzimy, Illuminar Gaming podchodzi do stwora. Gier na Shora ma, znamy. Czy to będzie IHG smok? Wysek? Odważnie. W samym środku Dragon Pitu, słuchaj, się przyda i to jeden dobry wystarczy. Zobaczcie, Ripson za tego! To będzie smok na konto Pirate Sports, a walka może się jeszcze kontynuować w tym momencie. Dobra, ultimate ze strony Blue 45. Chodzi w to wszystko, Niku. Za plecami jednak póki stań i pierwsza krew na konto Kackosa. To będą dwa załysłane ich konto, ale Connective z dobrą teleportacją wcześniej. Wysek, Lamsley Spite pomoże mu przeżyć tak samo, jak jego midlane robi. Póki stań upadnie w tej sytuacji, Gnor! Zagrany przez top lanera. I Connective w tarapatach, Dumbai Stapocz jeszcze leci, nikt przez całą rzekę. Kackos goni rywala, lecz Golstelan, 1-2. I pamiętajcie, Dumbai w tym momencie już manny nie posiada, ale Kackos jej nawet nie potrzebuje. Leci za przeciwnikiem, stun wystarczy w tej sytuacji, ale już duży Gnar nie istnieje. Autoataki się sypią, Golstelan nie będzie w stanie uciec, 4-1 w pierwszej walce tej gry. Absolutne zwycięstwo piratów i jeszcze wisienka na torcie, bo wzięli Infernala i HG nawet nie czekało na Nashora, żeby strwonić swoje szanse na obiektywie. I tak właśnie działa ta pewność siebie wyska na wyzwaniach lanowych. Pozdrowienia od piratów w tym momencie, bo świetnie zaaranżowali tę walkę i przejęli samego smoka. Sylvan, ale nie pij wody, Sylvan, nie rozróżniaj się. IHG spróbował testować tempo piratów, lecz oni są na Heraldzie. Ale każdy przecież przerwy potrzebuje, więc czemu Illuminar tego nie robi? Podejmują to tempo i akurat ta walka będzie wygrana dla nich, bo zobaczcie, szansy już wysek tutaj na zestilowanie nie ma. Błąd piratów, mieli teleportację za kilka sekund do Dakali, mogli cierpliwie poczekać, za szybko wysek przyszedł. Wysek wyszedł do przodu, stracą Heralda, jak na razie oko za oko. Oko za oko, ząb za ząb, obydwa zespoły dają z siebie wszystko i przypomina mi się wczorajszy mecz, gdzie też Devil's One często robiło kroczek za daleko. Teraz wydaje mi się, że piraci po tak spektakularnym zwycięstwie chcieli zebrać wszystko podczas jednej sytuacji, jednak nie wyszło to na dobre. I przede wszystkim wydaje się, że IHG nie wiedziało, czy mogą walczyć i to zakłopotanie, oglądamy to na powtórce. Tak, powiedziałem jedno. Smok jest Sky Dynamic, który uwięził obie drużyny na dole. Zniknął, więc można się było przenieść dalej. I muszę przyznać, że tutaj Wysek wraz z Kackosem świetnie dogadali się, jeżeli chodzi o umiejętności specjalne. Bo Gnar nie miał swojej furii, ale żeby zapewnić dodatkowe kilka sekund, był zagrany jagnięcy spokój, co dało właśnie możliwość wystakowania ultimate'a dla Kackosa. Ten następnie wszedł, Gnar w ścianę, wyeliminowanie póki Styla, także zajęcie się Kasztelanem. Piraci zagrali to po mistrzowsku. I przede wszystkim, pamiętajmy, oprócz tego, że czynicie nieśmiertelnym ultimate Kindred, ale również na końcu ten efekt leczy. To bardzo pomogło, ale my skupiamy się na poprzednich walkach, a drużyny robią już kolejne ruchy na mapie. Widzimy lane swapy z obu stron,
i próbę nafidowania przez te jeszcze półtorej minuty swoich carry w złoto z plate'ów. I dlatego aż 3 zostały podjęte na górnej alei, Michale. Jednak z tego co widzę, ponownie będziemy widzieli ten swap. Skoro szybko zgarnąłeś złoto z górnej alei, to idź na bota, gdzie więcej jest go do wzięcia. To prawda, chociaż teraz może mieć problemy Kackos. Bomba głębinowa zagrana, bardzo mało punktów zdrowia, to play do drużyny niebieskiej, to będzie kill! To będzie zabójstwo i koniec serii! Dobre, duże pieniądze na konto Illuminar. I te lata grania DeLorda przyniosły swój sukces. Wyczuł, że rywal prawdopodobnie leniwie nie cofnął pod wieżę z tym recallem, a siedzi w najbliższych krzakach. Jeden trinket warty ponad 400 sztuk złota. Opłacalna inwestycja, trzeba przyznać. I wspominając o tym, że oba botlane'y wrócą w końcu na swoją linię, to się stało, ale Connective w tym momencie przy środkowej alei, i czy to będzie wejście na Niku? Pomimo tego, że przed chwilą Piraci wygrali walkę, mimo wszystko IHG jest w kontroli, oni świetnie atakują wieżę oraz na całej mapie rozstawiają swoją kompozycję. Popatrzcie, to jest 1500 sztuk złota przewagi. Oczywiście wybieramy tutaj dwie runy kleptomancji, ale także farma podczas fazy liniowej na pewno przyczyni się do tego zwycięstwa. 6-0 w plate'ach i to większość z nich zostało rozbitych przez jakieś dwie ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, IHG przez te 120 sekund pokazało o wiele wyższą klasę, jeśli chodzi o rotację, rozumieniu, gdzie naciskać na mapie i jak wykorzystywać oczywiście mechanizm pompowywania złota. I czy to jest kwestia rozgrzewki, czy to jest kwestia wczucia się w całą serię? Bo pamiętajmy o jednym, przeciwnik, który czeka na zwycięzcę tej serii, nie ma takich zawahań. Co więcej, zaprezentował, że jest w stanie naprawdę wysokie tempo rozgrywki nadać, więc Illuminar Gaming od teraz dla nich lepiej, żeby nie popełniali tylu błędów. Patrzmy na to, pierwsze przedmioty są zbudowane i te pierwsze przedmioty wydaje mi się, że są silniejsze po stronie Illuminar Gaming. Ludens Echo na karmie, mamy tutaj skończonego botka plus kolejne komponenty dla Puki Style'a. Rywale, mana Mion na Kaisie, to nie znaczy wiele, więc na pewno to, co chciałoby zrobić Pirate Sports. Teraz spowolnić IHG, przyspieszyć. Oj, zdecydowanie, w tym momencie Dumbine ma mniejszą ilość złota, co też powoduje, że wybiera te tańsze przedmioty. Czasem pojawia się Stormrazor, ale akurat ten zawodnik preferuje mana Mion. Mimo wszystko, drugi przedmiot jest wymagany, żeby ulepszyć swoje umiejętności, a dopiero wtedy Kaisa staje się aktywna w rozgrywce. Więc teraz Puki Style jest zdecydowanie silniejszy, pomimo straty w poziomie. I na pewno IHG wiedzieliśmy, że są lepsi, jeśli chodzi o stałe fragmenty rozgrywki, więc na mapie bezpośredniej rywalizacji będą więcej w stanie wycisnąć złoto dla siebie. Ale teamfighty, Piraci mają niezłe, więc ich szukają. I czy mielibyśmy mieć powtórkę z tego, co się ostatnio działo wokół dolnej alei? Bo patrzymy na Illuminar, zdają sobie sprawę z tego, co im grozi. Niku już schodził z mida, całkowicie odpuścili próbę podjęcia walki. Ale znowu była próba na dolnej części mapy i znowu zauważyłem bardzo szybką reakcję od Nika. Ja słyszę zawodników za swoimi plecami i ta komunikacja ze strony Piratów jest naprawdę w tym momencie bardzo żarliwa, oni komunikują się raz za razem, Kaszelan ma po prostu swoje paczki, dlatego ucieknie, ale Niku widać te proaktywne zagrania i oczywiście traci względem swojego przeciwnika w presji na midzie, w minionach, w doświadczeniu, ale za którymś razem w końcu to zejście będzie sukcesem i wtedy Piraci mogą wykreować sobie większą przewagę. Jestem ciekawy, czy Piraci będą pojedynkować się przy smoku, nie mają tam wizji. Jeszcze kilkanaście sekund cooldownu na teleporcie dla Kackosa, który 2-1-2 jest ważnym elementem ewentualnego sukcesu. Wydaje mi się, że odpuszczą, chociaż Wysek tak bardzo lubi pojedynkować na smajty. Na pewno by chciał, ale to ryzyko akurat nie jest tego warte. Szczególnie, że na górnej alei w tym momencie posiadasz presję. Kackos... Ocean Drake, nie ma co to walczyć. Kackos ma potencjał spuszczować wieżę, więc po co marnować na to teleport? Tak jak wskazaliście, tutaj teleportacja też jeszcze od Kackosa nie była akurat dostępna. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że Connective, kiedy teleportował się w tym samym czasie na poprzednim smoku, ma wybraną runę Cosmic Insight, która daje ci 5% cooldownu na wszystkie umiejętności, na wszystkie czary przywoływacza i tak dalej, więc w tym momencie IHG miało nieco lepsze tempo. Oczywiście Kackos zyskał kilka dodatkowych punktów obrażeń na wieży na górnej części mapy, ale nie dał rady jej zburzyć, więc to dodatkowe złoto też nie zostało przelane na jego konto, bo dawno po 14 minucie. I przede wszystkim Kackos już posiada Black Cleavera, więc widzimy te obrażenia, które jest w stanie zadawać. Na razie bardzo klasyczna gra, nie spodziewałem się takiej. Myślałem, że obie drużyny będą miały ambicje, żeby przyszpulić rywala, ale jak na razie przyszpulone może być Kackos. No spokojnie, ten łańcuch akurat nie połączył się z przeciwnikiem do samego końca, jednak jest Rypson, a Flasha posiada tu playne drużyny niebieskiej. Zobaczcie, jest teleportacja, jest Niku. Connective może mieć duże kłopoty. Jednak Niku chyba podwierzę, aż tak wchodzić nie chce, szczególnie, że kataklizm Rypsona dostępny. I to jest troszeczkę Niku, którego nauczyliśmy się w Pirate Sports. Drużynowy zawodnik, to nie jest egoistyczny midlaner. Jak grał Twisted Fate'em, dlatego banujesz mu tę postać, po prostu roamuje. I teraz oczywiście nie ma Erki Twisted Fate, ale Maczar, przewoływacza, teleportacja, dwa razy użyta defensywnie. Chłopaki, zapędziliście się za daleko, pokrywam was, więc Sebastian ma świadomość bocznych alejek, podoba mi się to w nim. Widać, że ten zawodnik nie jest samolubny i działa na dobre
imię i na rzecz całego zespołu, ale też to odbija się w jego farmie. 45 milionów dla Castellana to jest masywna przewaga, do tego poziom przewagi zaraz zniszczy wieżę przeciwnika na środku, a wiemy, jak zeskalowany Korki będzie dawał się we znaki. I może dlatego ten Korki został wybrany. Castellan mógł wziąć dosłownie każdą postać, ma tak szeroki champion pool, mógł wziąć asasyna, ale stwierdził, okej, lubisz biegać po mapie, będziesz do tyłu w creepach. A ja porównanie, jeszcze dołączając runę kleptomancji, będę miał olbrzymią przewagę w złocie. 1000 sztuk złota, a konkretnie 900, dzieli obu midlanerów i to jest naprawdę ekwiwalent trzech zabójstw. Ten Korki nie jest 0-1-1, jest 3-0-1 w pewien sposób. A to dopiero 18 minuta i widzimy, pierwsza wieża upada na dolnej alei. Całe złoto w ręce Puki Style'a zostaje położone. Oho, i ten Puki Style, ten Lucian na dwóch przedmiotach będzie niezwykle potężny. Także dużymi krokami Dumbai zbliża się do swojego kolejnego przedmiotu, ale zaraz może zbliżyć się do swojej śmierci, bo popatrz, co robi Rypson wraz z Lordem. Ten nacisk na dolną aleję jest istotny. Jeszcze teleportacja ze strony Kackosa wyciągnięta. Test nie ma. To jest ważne. Po prostu chronił swojego sojusznika, chociaż widzimy, że te obrażenia co prawda się sypią, ale co z tego? Chociaż nadciąga Niku jest Castellan. No więcej osób się grupuje. Tutaj Connective może dołączyć za pomocą teleportacji. Piraci czy szukają engage'u? No w tym momencie masz aż 5 zawodników, ale Wysek jeszcze trochę potrzebuje, żeby się tutaj dotrzeć. Zobaczmy, Kackos jest na miejscu. Connective musiał teleportować. Chodzi Niku, ale szybka inicjacja! Szybkie również wyłączenie, jeżeli tylko Rypson zginie. Czemu wypaszował z tego Lampsy i Spite? Dobre pytanie. W tym momencie jednak Deller tu musi uważać. Zobaczcie, póki Style wycofuje. Cała świta Illuminar Gaming wycofuje, ale do przodu idzie Pirate Sports! Wiedzą, że posiadają te obrażenia. Kacko, uważaj, nie masz dużego Gnara! I ten kataklizm ze strony Rypsona! On wiedział, kiedy odwrócić! Gnar! Ponownie dwa trupy na konto Wyska, ale Illuminar Gaming wygra tę walkę! I to była absolutna rzeź! Kluczowe ultimate'y z lewej i prawej strony! Musimy zobaczyć tego powtórkę! Wydaje się, że wszystkie gwiazdy na niebie ułożyły się pozytywnie dla piratów, ale ten ultimate był fenomenalny, zabrakło trochę obrażeń. Gdzie był Dumbai, kiedy go potrzebowali? Wytrzaskał się ze wszystkich swoich umiejętności wcześniej, nie był w stanie zadawać obrażeń i tutaj ten Korki, który już ma pierwszy przedmiot, już ma buty, przetrwał wystarczająco długo, żeby zakończyć teamfight zwycięstwem Illuminar. I to tempo! Było za duże, żeby w ogóle komunikować. To już wkradł się instynkt graczy. Tego nie da się dogadać. Każdy chciał wykorzystać swój ultimate najbardziej efektywnie i te drużyny po prostu sobie ufały. Widzieliśmy na zmianę atak, obrona. Popatrzcie na użycie konkretnych ultimate'ów w tej teamfight'cie. I patrzymy na sytuację, w której Castellan niby miał być bliski wykluczenia, ale to Rypson był pierwszym, który blisko śmierci się znalazł. Oj, i tutaj ten zegarek uratował życie Rypsonowi, co pozwoliło mu na ucieczkę i następnie jeszcze eliminację jednego z zawodników. Niku też wchodząc stracił dużą, znaczną część zdrowia, ale tutaj patrz, Dumbai, Wysek, Kackos, wszyscy mocno obici i Dumbai wyeliminowany jako pierwszy ze strony piratów. To było kolosalne w skutkach. Ale być może przeszlibyśmy do kolejnej walki, bo zobaczcie, jak naciskają piraci. Oni już są w fazie gry, gdzie pomimo straty w złocie chyba chcieliby podejmować te walki. Oj, widać, wszystko się jednak rozluźni. Chwilowo czekamy na kolejnego smoka, będzie to Mountain Drake, pojawi się w mniej niż minutę, ale chcę tylko naświetlić. Zobaczcie na build Rypsona. Nie ma przedmiotów wiele skończonych, zresztą wiemy, że idzie naturalnie do Gargoyla, ale ma dużo w ogóle statystyk defensywnych. Dzięki temu może pozwalać sobie na takie odważne engage. I faktycznie dwa razy Rypson rozpoczął walkę dla IHG, taką mini walkę w ostatniej powtórce i zwłaszcza ten kataklizm był ekstra. Oj... Paczki blokują system. Ale na dolnej alei nie rozluźnie się Awahir, ponieważ Connective jeden versus jeden z Nikiem. Dużo się leczy, pamiętajmy, to jest karma. I tak zagrany ultimate ze strony Niku i kto Q na ostrzu noża, na samym koniuszku trafiono jednak. Bardzo ważny shutdown. Niku będzie się rozkręcał. Ta Akali jest niezwykle silna i chciałem zwrócić waszą uwagę. Okej, Illuminar Gaming w tym momencie posiada 3,5 tysiąca sztuk złota przewagi, ale popatrzcie na to. Nie mają smoka piekielnego. Do tego nie mają w zasadzie dwóch Keystone'ów. Ze względu na to, że kleptomancy jest grane przez Korkiego, przez karmę, więc te walki drużynowe będą zdecydowanie bliższe, tym bardziej, że Dumbai zbliża się do Moramany, która też mocno będzie zwiększać jego obrażenia. I popatrzcie, jak dużo Mountain Drake znaczy dla piratów. Ja tu widzę trzy litery. DPS, okej, okay, mówię o DPS-ie! Solo kill ze strony Puki Style'a w Dumbaya! I bingo, jedno bliżej, Puki Style na pierwszej mapie, znowu szkoli młodziaka! Gdzieś to już widziałem, wtedy to Puki Style grał karmą, ale Lucian także jest bardzo skutecznym wyborem w jego rękach. I ja zawsze zastanawiam się, jak Puki Style to robi, ale mamy mnóstwo solo killi w Ultralidze, kiedy sprawdzałem to przedwczoraj. 11 dla Butsu, 10 dla Castellana, 10 dla Selfiego. O, towarzystwo midlanerów, kto tam jeszcze jest? Puki Style, to jest jego 11 solo kill w tej lidze. Ten koleś gra asasynami na bocie.
Rzadko się to zdarza, ale League of Legends w Polsce jest zawsze wyjątkowe. Doceńcie to, drodzy widzowie, a dopiero 23 minuta pierwszej mapy, a ich może być aż 5, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę, jak na ten moment wyrównane zdają się być wymiany pomiędzy obiema drużynami. Co oznacza 22 minuta? To, że Baron jest już na Summoner's Rift i oczywiście patrzymy na piratów, ich smoki nieco lepsze, jeżeli chcesz podjąć ten cel na mapie, ale jeżeli Illuminar podejmie walkę i wykonają te wszystkie małe kroczki z listy, o której mówił Tomek w wideo przedmeczowym, będą w stanie zabezpieczyć ten cel na mapie, chociaż historycznie nie chcesz do niego podchodzić. To jest puszka Pandory. Na razie jednak algorytm jest uskuteczniany prawidłowo. Weszli głęboko na teren, wyczyścili dżunglę rywalom, rozstawili tam piękną wizję. Jeszcze wiele na pewno do zrobienia mają, żeby tak się stało. Ale widzimy, że pole po prostu spokojnie przyjmują. Connective na górnej alei, split push w ich wykonaniu, ale Niku nie chce mu w ogóle odpuścić. Czy to ma być kolejna walka? Nadciąga Illuminar Gaming z odcieszą i po prostu Niku musiał wycofać. Oj, to nie była walka, którą chciał podjąć. Może właśnie może to była walka. Może być, zobacz, oni po prostu fokusują wieżę, ale nie mają żadnych minionów. Ucieka jeszcze The Lord, ale sam sporo obrażeń przyjął. To było bardzo nierozsądne. Zabrakło tutaj ultimate'a ze strony Blue 45. Dwóch zawodników było pod wieżą. Gdybyś ich podbił, przynajmniej jednemu byś w stanie wyciągnąć błysk albo chociaż życie. Dlatego tutaj wydaje mi się, że decyzyjność ze strony Maćka mogła być na nieco bardziej... na nieco wyższym poziomie. Z drugiej strony, Maguire, dwóch twoich najważniejszych zawodników, Kai'Sa oraz no, dosyć bogatego przedmiotu Gnara nie było. Czy ryzykujesz walkę 3 na 5, nawet gdy inicjalne warunki są korzystne? Dokładnie, ale widzimy, że obie drużyny po prostu chcą wyciągać z błędów przeciwnika, ponieważ Illuminar Gaming stwierdziło, że chcą szybko nałożyć tempo, to im się nie udało i teraz tempo wykorzystuje Pirate Sports. I wiedzą, że z Mountain Drake'iem mogą pozwalać sobie na taki push, ale jak widać pushuje na razie, póki staje rywali. Czas na recole dla piratów, szansa dla IHG. Właśnie, muszą w tym momencie piraci uważać, żeby Illuminar Gaming nie podeszło pod Barona, bo ten tylko na nich czeka, oczywiście nie będzie zbyt szybki. Ja nadal patrzę jednak w stronę ekwipunków. Zaraz pojawi się Infinity Edge, kolejny przedmiot dla Connective'a, tak samo jak i Castellana. Jarvan jest bardzo wytrzymały, wydaje mi się, że tutaj piraci muszą nieco zwolnić, bo nadal Akali, nadal Kai'Sa potrzebują kolejnych przedmiotów, żeby jednak w tej rozgrywce być bardziej wartościowymi. A Niku raz za razem szuka swojego Nemesis, bo Connective teraz może być złapany na wędkę. Właśnie, czy jesteś pewny, że oni chcą czekać? Ja widzę chęć walki i zobacz, dwie duże różdżki zakupione przez Niku, bo więcej AP to więcej obrażeń. Tak jak Selfie, ten Rabadon przez Nika szybko zostanie zbudowany. Bardzo intrygujący mecz i jeśli spodziewaliście się stompa kontrolnego ze strony IHG, to się nadal może wydarzyć, to nadal może być 3-0, ale pierwsza mapa tego nie zdradza. Natomiast wielka wola walki ze strony piratów. Cieszę się, oglądając takie spotkanie, możemy zobaczyć niezły best of five, panowie. Cieszę się, że tu jesteśmy. Na pewno nie będę weryfikował tych założeń, o których mówiliśmy na początku spotkania właśnie po tej jednej mapie, ale piraci pokazują, że nie boją się rywali. Piraci pokazują, że będą grali w grę, wokół której sami dyktują warunki. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te pojedyncze zagrania gdzieś. Kaskos, który w tej kluczowej walce na bocie doskakuje do przodu, ryzykując. Widzieliśmy wjazd Vampire's Killer Instinct pod ulti Wyska. Ja widzę odwagę w tych zagraniach, grają bez kompleksów, mówiłeś o tym wcześniej, Maguire, i dokładnie takiej gry oczekiwaliśmy, ale też oczekiwaliśmy, że IHG w 25 minucie będzie miała 2-3-4 tysiące złota więcej i również tej obietnicy dotrzymują. Trochę spodziewaliśmy się takiej rozgrywki, ale wszystko rozstrzygnie się, jak to zwykle w meczach IHG bywa, na naszorze. I pamiętajmy też o tym, że zawsze są te kolejne stopnie, które musimy pokonać, panowie. I tutaj kolejnym stopniem poza samym naszorem będzie w końcu podjęcie wieży tieru drugiego, przełamanie bariery obronnej ze strony Pirate Sports, a jak na razie raz po raz Niku szuka swojej ofiary. Również, mimo tego, że stara się to robić póki style, to on nie jest do tego przeznaczony, może zrobić krok za daleko. I na pewno jego ekwipunek nie sugeruje, że będzie najwytrzymalszym Lucianem, ze względu na to, że zdecydował się na pełną ilość obrażeń. Fuloro Lucian. Tak, tutaj masz przedmioty, które są niezwykle drogie i zapewniają ci obrażenia, ale przeżywalności nie. A kiedy w drużynie przeciwnej masz Wyska, który też leci po full obrażenia, na pewno te pojedynki będą po prostu na włosku, na ostrzu noża. Patrzymy na farmę! I z racji jej przewagi może sobie na to poniekąd pozwolić Lucian, może sobie również na to pozwolić oczywiście Castellan, mimo tego, że ten build akurat jest klasyczny, ale przewaga 60 creepów. Na razie IHG sprytniej, rywale potrzebują całej drużyny, by ogarnąć wizję przy naszorze, ale wymieniane jest to za bardzo cennego smoka. Mountain Drake, zwłaszcza w tych przedbaronowych kalkulacjach, bardzo pomaga. Oni rozpoczynają tego barona, zobaczcie, mają jednego Mountain Drake'a, więc chcą chyba po prostu spróbować swoich sił, ale czy mają wystarczająco obrażeń? Rybcon rzuca flagą i to jest koniec próby, to jest koniec
tego fejka. Aczkolwiek bardzo szybko spadał, tak 2 sekundy dłużej i może piraci by już smajtowali. Ale wydaje mi się, że tutaj piraci w założeniu nie mieli dokończenia tego barona, tylko wyciągnięcie zasobów ze strony Illuminar Gaming. Bo masz 2 teleportacje, masz Korkiego z paczkami. Ale to się nie udało. I masz wejście pod wieżę. Illuminar Gaming wie, że oni mogą to zrobić i to jest zabójstwo, to jest zniszczona wieża. To jest niejazd ze strony Illuminar Gaming. I patrzcie na to, teleport ze strony Nika. On split pushował, więc IHG postanowił wjechać. Zgarnęli i ciastko i je zjedli, ponieważ Niku pali TPK, nie split pushuje, zabili Blue, idą na Nashora. I wcześniej zabezpieczony smog górski niezwykle przyspieszy rozpoczęcie tego barona. Jest jednak ten jeden wart, który będzie informował piratów o tym, co robi Illuminar. Mogą być nieco spóźnieni, ale ważny teamfight. I to jest bardzo szybko zrobiony baron, tak jak naznaczaliście, ale nie jest w stanie nawet tego follow-upować Pirate Sports. Teleportację jeszcze jedną do tego spalili i musieli wycofać. I na sam koniec piraci na jeden moment stracili koncentrację i HG bezlitośnie szybko to wykorzystują. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym zaczynają się naprawdę spore problemy, problemy piratów, bo baron będzie sugerował, że mamy walkę na live, nie wiem czy Maguire na tym rozwodzić, tam są solo kille. Proszę bardzo, Niku udowadnia, że jego imię jest niesamowicie ważne w tej serii. I to jest wielki shutdown zgarnięty z Pukistyla. I na pewno to nieco wzmocni piratów, tym bardziej, że najważniejsze jest to, że Illuminar Gaming traci na tempie. Bez strzelca nie będą mieli tak skutecznych oblężeń, chociaż nadal w ich kompozycji przy życiu pozostaje Korki oraz Karma. Ale zobaczcie, co się stało. Wyeliminowałeś jednego zawodnika, jeden baron mniej, jedna istotna postać, która nie zada już obrażeń. Jednocześnie padła tier 2 na środkowej alei podjęta przez Pirate Sports w momencie, kiedy Illuminar Gaming się wycofywało. Jeżeli teraz uda się utrzymać Illuminar w szachu, to nie będą w stanie wiele wyciągnąć z tego barona. I normalnie, Lucian bierze teleportację, to bardzo częsty czar przywoływacza i w tym momencie dołącza za kilkanaście sekund do drużyny, ale to się nie wydarzy. Tu nawet nie pomógł heal. Jak to się stało, bo Wysek został zauważony na wardzie, ale... Wow! Błysk do przodu, jak agresywnie, jak przekonująco Damian Adamczyk tutaj widać, że z pełną dozą świadomości podchodził do tej walki. I mówiłem o tej pewności siebie, że to już powoli nie podchodziło pod pychę w zagraniach brawurowych ze strony piratów. Oni nie boją się pojedynkować z IHG, mimo że same legendy w ich składzie. Ach, legendy legendami, ale na sam koniec do tych legend trzeba jeszcze dorosnąć w każdej kolejnej serii, Michał. Pamiętaj o tym, a ta seria dopiero się rozpoczęła. Ale najważniejsze jest to, że Illuminar przejęło tego barona 2 minuty temu i co się z nim stało? Wydaje mi się, że mają jeszcze jedną szansę. Tak? Widać, że setupowali wave'a na topie, na midzie, na bocie. 100 sekund to dużo i tutaj może paść jeszcze nawet wieża od inhibitora w zależności od tego, jak poprawnie IHG to rozegra. Ale zastanówmy się, czy nie zobaczymy Kaszlana w dość nieprzyjemnej sytuacji. Gdyby tutaj wystrzelił tę sadzonkę, to skończyłby naprawdę, naprawdę źle, a Illuminar teraz zajmuje dolną dżunglę drużyny przeciwnej. Illuminar nie naciska tak mocno, jak powinni. Wreszcie udało im się przejąć tego barona. Tego barona, który jest obarczony klątwą, ale nie wykorzystują jego wzmocnienia. Minuta 15, okej, jeżeli uda im się przejąć wieżę drugiego poziomu, to i tak plan minimum zostanie wykonany, bo zazwyczaj tyle pada struktur właśnie po pierwszym baronie, ale wydaje mi się, że z taką przewagą byli w stanie zrobić nieco więcej. Natomiast chcę pochwalić piratów. Rozumieją, nasze postaci nie czyszczą creepów dobrze, tak? Nie możemy dopuścić do oblężenia IHG, więc no, tutaj Damian razem z Sebastianem, Akalis, Kindred łapali się za rączkę, biegają po mapie, szukają tych zabójstw, bo w takich obrazkach, jakie mamy teraz na ekranie, piraci nie mogą się bronić. I najprawdopodobniej ten pojawi się zaraz pod pierwszą wieżą inhibitorową, jaka zostanie zniszczona, bo Illuminar zdaje sobie z tego sprawę. Będą po prostu wchodzili twardą ręką. Piraci muszą uważać, bo tutaj jedno zanurkowanie, jedna walka drużynowa może oznaczać koniec tej rozgrywki, więc oddanie inhibitora będzie idealne. Wejście ze strony Rybsona, co prawda jest Lamp City Spite, ale jak ci to pomoże, skoro nie jesteś w stanie zabić przeciwnika? Po prostu palić waszego ultimate'a. Rybson niby też to zrobił, ale teraz na podejście może sobie pozwolić Illuminar Gaming. Zabezpieczają pierwszy inhibitor i się wycofują. Mówiłem 100 sekund to dużo, mówiłem, że wieża może paść. Pada również i inhibitor, i to w mniej niż minutę ekstra zagrywki od IHG. W odpowiednim momencie przyspieszyli, bo już wydawało mi się, że nieco roztrwonili wzmocnienie baronowe, ale jednak na końcu, kiedy dosłownie 30 sekund trwało ich wzmocnienie baronowe, byli w stanie wyeliminować przeciwną wieżę inhibitorową, jak i sam inhibitor, dlatego na pewno są na dobrych torach, żeby zwyciężyć to spotkanie. Będą jednak czekać prawdopodobnie na kolejnego barona, albo jedną wielką walkę drużynową. Biorąc pod uwagę obecne tempo tej rozgrywki, nie ma nawet szans, żeby gra się zakończyła bez udziału barona, być może nawet bez udziału Elder Drake'a, bo zauważmy, kolejny smok jest również kolejnym smokiem górskim, po nim już Elder nam się na mapie z tego, co kojarzę, pojawi, więc Illuminar Gaming nawet nie odczuwa w tym momencie presji. Pomimo tego, że mają Luciana, oni nie odczuwają presji czasu. Natomiast bardzo ważne przedmioty do skończenia dla piratów. Antycypuję tutaj Rabadona ze strony Dampaja. Spodziewam się Infinity Edge u Wyska.
czy te przedmioty zdążą się pojawić na kolejnym naszorze za 2 minuty, bo na Mountain Drake'u nie ma o czym tu mówić i HG nie spotka swoich przeciwników. Bardzo ważny będzie ten Infinity Edge, który wreszcie znalazł się w ekwipunku Wyska, tak samo jak i Morelonomicon dla Niku, więc 3 przedmioty, 3 bardzo potężne kolejne przedmioty w ekwipunkach zawodników Piratów mogą oznaczyć, że następna walka drużynowa będzie nieco bardziej wyrównana. I 16 poziom dla Kackosa. W tym momencie Gnar może używać Ultimate'a za każdym razem, kiedy się wścieknie. I to jest ważny moment. To będzie ważne przy teamfightach, ale tutaj nie ma Kackosa, co jest ważne. Illuminar Gaming chciałby na pewno wejść, Niku jednak od plesów. W tym momencie inicjuje Illuminar Gaming, wyłączą pierwszego zawodnika i Niku nawet nie ma możliwości na kontynuowanie walki. Nie trafia swojego shurikena i dalej chyba nie mam opcji żadnej. Dumbo jednak wchodzi. Czy chcesz to próbować? Zobaczmy, Baron się za chwilę pojawi, ale dopiero za minutę. Nie trafia swoją kotwicą Delor. Chcą się wycofać zawodnicy drużyny Illuminar Gaming. Niku za ścianę, chodzi jednak Grimson, zatrzymuje ich, ale czy wystarczająco Niku będzie zadawał to obrażenia? I przede wszystkim zginie, lecz wysyknie do przodu. Kackos również niedaleko dysponuje flaszem, będzie rywali, ma również Frozen Maleta, lecz Connective zrywa się z tej więzi spowolnienia, ależ krwawy teamfight! I obydwa zespoły z nerwami ze stali. Tutaj tyle zagrań mogło zmienić losy rozgrywki, ale jednak mamy 2 za 2. Nikt nie wychodzi do przodu, chociaż piraci nadal pozostają w tej rozgrywce. I byli w tym teamfajcie w czwórkę i zaczynasz zastanawiać się, co gdyby Blue był od samego początku, co jeśli 10 żołnierzy tu walczy. To wygląda jak fajny finish pierwszej mapy. Gdyby Kackos tutaj się znalazł od samego początku i fakt, że był w stanie Pirate Sport wymienić się 2 za 2 zawodników, jest dla nich wielkim sukcesem. I to jest kolejny triumf IHG, gdzie Blue nie rozumie, jak miękki jest Braun we swojej tarczy. Blue daje się wyłapywać, przeceniając to, jak bardzo wsiąknąć może w siebie obrażenia. A piraci tu w czwórkę, patrzcie, jakie jaja tu mają. Ale gdyby znaleźliście w tym wąskim gardle, w momencie, w którym jest nastakowany mega gnar od Kackosa, ojej, tutaj byłaby taka możliwość na zakończenie tej walki drużynowej. Jednak Castellan balansuje na ostrzu noża, pozostaje przy życiu i ten zawodnik w tej serii jest chyba najważniejszy dla Illuminar Gaming, bo kiedy on żyje, cały Illuminar prężnie kroczy do zwycięstwa. I w 34 minucie zaczyna już powoli oddawać taką pozycję Pirate Sports. Masz Akali, posiadasz Gnara, również do tego wszystkiego Kajsa. Obrażenia w połączeniu z Crowd Control, który jest w stanie zaoferować kompozycja Pirate Sports na Illuminar, wydają się być niesamowicie mocne. I dużo asyst zgarniętych przez Dambaya. Szuka on połączenia tych 2 różdżek Struka, Rabadona, który przypieczętuje obrażenia całkiem AP Kajsy. Lecz na razie potrzebuje jeszcze trochę czasu. Kackos posiada naprawdę sporą furię, ale sam oczywiście nie wejdzie. Potrzebna tu jest pomoc reszty załogi. Ci podchodzą, ale daleko na wodach wysunęło się Illuminar. I teraz pytanie, jak szybko zleci ten nażor? Och, to tak naprawdę on się topi! Och, nie ma żadnych szans, żeby w ogóle na to zareagować, ale być może są w stanie wygrać. Być może są w stanie zatrzymać przeciwników i to będą 2 zabójstwa najprawdopodobniej. Gnar by się przydał. Mega Gnar co prawda jest, ale jeszcze Ultimate nie zagrany. Connective próbuje uciec. Nie masz dokąd, Connective. 2 zabójstwa. I teraz pytanie, Maguire, kto na tym lepiej skorzysta? No właśnie, trudno powiedzieć, bo na pewno Illuminar będzie wykorzystywać to wzmocnienie baronowe, chociaż piraci nadal szukają walki, ale są zauważeni. I gdyby tutaj udało się zamknąć Illuminar, byliby w wielkich tarapatach. Jednak zobacz, Dumbaj nie ma Ultimate'a, Kackos jednak ma dostępnego, więc mogliby teoretycznie dalej Kackos się bić. W bazie. Ale dolna aleja się sama puszuje. Podoba mi się decyzja piratów, mają przewagę liczebną, nie szukamy walki, odpuszujemy. Tak, rywale są na cooldownie, spowolnimy ich push, ale jak na razie sami wpadli we własne sidła. I czy powinni w ogóle się tutaj znajdować? Niku, chyba nie masz aż tylu obrażeń, a jednak walczymy! Lampsy Respite zagrane, pojawi się tutaj być może zaraz Dumbaj, to mogą być zabójstwa na kontrol Pirate Sports! Oni mogą tutaj odwrócić całą rozgrywkę! Jest Dumbaj z dużą ilością obrażeń! Koniec serii na jego konto i Rybson! Nie masz aż tylu, żeby się zająć przeciwnikami! 2 trupy, 3 na kontoniku, 3 zabójstwa! I to jest Kajsa w late game, rozszarpie twój pasek zdrowia na strzępy! I piraci w najbardziej niestandardowy sposób bronią się przed oblężeniem baronowym, bo jeżeli przeciwnicy nie mają tego wzmocnienia, jak będą wzmacniać resztę minionów? To jest coś precedensowego na scenie polskiej League of Legends. Piraci w zupełnie nowy sposób kontrują zagrania przeciwnika. I jak rozpoczęła się ta walka? Wysek z Niku zdawali się być całkowicie bezbronni, odsłonięci na atak, a jednak kupili wystarczająco dużo czasu, kiedy jeszcze nawet Wysek nie miał 16 poziomu. I ten Lamp Respite jest najważniejszą merką, jaką oglądamy. Super umiejętność Kindred przy odpowiednim użyciu jest jednym z najlepszych ultimate'ów, jaki istnieje w League of Legends i sposób, jaki Damian nim operuje, jest perfekcyjny. Kupuje
zawsze dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje reszta załogi. I zobaczcie na Damiana, jest nabuzowany w adrenalinę. Oj, zaciera rączki i wydaje się, że w sytuacji 3-4, jeżeli wymienisz się z przeciwnikiem 2-3, i tak wychodzisz całkiem nieźle. Nic bardziej mylnego. To wzmocnienie baronowe było niezwykle ważne. Piraci kupują sobie kolejne minuty rozgrywki. Pojawił się Rabadon w ekwipunku Dambaja. Zaraz kolejny przedmiot dla Wyska. To wygląda naprawdę nieźle dla tej załogi pirackiej. A zaraz przede wszystkim Elder Drake. No i ten może nam zresetować całą sytuację, bo ona po zniknięciu barona z mapy, po zniknięciu wszystkich zawodników, którzy go posiadali, musiała do tego stanu dobiec. Oglądajcie wszyscy maini asasynów, jak porusza się Sebastian na mapie. Cały czas odłącza się od drużyny, zachodzi dookoła, szuka idealnej flanki, cały czas grozi wejściem na plecy IHG. Oj, bardzo ważny będzie ten pasek furii dla Kackosa, bardzo będzie też ważne, jak zostaną wykorzystane paczki. Tutaj naprawdę jest wiele czynników, które mogą zadecydować o wyniku tej walki. Przede wszystkim ten inhibitor na górnej alei, który się pojawił. Nie ma już zagrożenia ze strony minionów. I jest setupowana akcja, Illuminar rozpoczyna tego smoka. Najważniejsza jest wizja, dwa Mountain Drake'i, patrz jak to topi się. Kackos nie posiada swojego Bega Gnara, chodzi tam Niku, chodzi tam Wysyk, ale po co tak naprawdę? Nie masz smajta, a jednak asasyn drużyny niebieskiej chce zadawać te obrażenia. I zobaczcie ile ich jest, zobaczcie, że oni mogą to potencjalnie wygrać. Dambaj, potrzebujesz się dobrze spozycjonować, ale dwa trupy na konto Pokestyla. I Gnar ze strony do Playnera, Pirate Sports wygrywa tę walkę, Connect jest spowolniony i będzie za nim leciał Kackos, będzie go spowalniał. I co Kackos wyprawia w tych teamfightach, to jest obłędne wciąż, Elder Drake dla Illuminar Gaming. I po raz kolejny to Illuminar Gaming przyjmuje neutralny cel na mapie, ale po raz kolejny piraci odpowiadają ze zdwojoną siłą, eliminując przeciwników. Connective nadal ucieka. Przerywany recall, to jest najważniejsze, czy Rypson zdoła się wycofać, ponieważ Akali oraz Dar podchodzą pod wieżę od inhibitora. To może być potencjalnie inhibitor na dole, ale nie jest przerywany dalej ten recall. Dambaj siedzi na misie i będzie puszował. Klikaj W, czemu nie przerywa ten recall? Przecież tam mógł być inhibitor tak łatwo. Kiedy Dambaj nie trafi swoim W przeciwnika, nie masz odnowionego czasu odnowienia ze względu na to, że po prostu tak jest zaprojektowana Kajsa, więc kiedy raz chybisz, nie jesteś w stanie dosyć szybko użyć ponownie W, ale ten inhibitor i tak może upaść. I atakują dwie strony jednocześnie. Ale 6 sekund do Kaszelana, ja bym tutaj uważał mimo wszystko Kackos z Mega Gnarem, ale to tylko sprawi, że trudniej mu będzie uciec. Inhibitor, i cofajcie, musicie teraz uciec. I pytanie, czy Delord jest w stanie pogonić? Dysponuje przyspieszenie z fontany, to wyłączone, złe miniony zaatakowały. Rypson wie, że Connective ma TPK, czy mają jakieś wardy? Niekoniecznie. Czy w ogóle ich chcecie bić? Nie sugerowałbym tego, niech po prostu zrestują i ochłoną, bo do kolejnego barona będą musieli się o wiele lepiej przygotować niż do tego smoka. I ja nie liczyłem na dżentelmeńskie League of Legends, ale to jest walka w samym parterze. Piraci raz za razem sprowadzają swoich przeciwników na własne warunki i grają na nich świetnie. I najprawdopodobniej tego nauczyli się od Bedorfa, bo tak do parteru jeszcze nikt w League of Legends nie sprowadzał, mimo tego, że zakładalibyśmy o wiele lepszy scenariusz dla Illuminar Gaming. Bo w tym brudzie parteru lepiej piraci się czują, ale jak walka jest w stójce i HG kontroluje sytuację z reguły lepiej. Ale to był parter w 100%! Niku ściągał rywali razem z Kackosem. I widzimy w tym momencie to, co się dzieje na żywo, bo potrzebujemy przez cały czas śledzić akcję. Illuminar ten ult! Ten ult! Kackos zrozumiał. Nie żyje Korki, jak zabijemy Lucjana, rywale... To było 4-3 dla IHG, ale jak zabijemy Lucjana, rywale są skończeni. Nie Jarvan, nie Nautilus, nie Karma są w stanie zadawać nam obrażenia, więc ten flash po Łukasza Zygmunciaka był piękny, był kluczowy, był bezbłędny. Ja tylko zaznaczę, że do tej walki Pirate Sports podeszła z zerową furią na Kackosie, co oznacza, że potencjalnie rozpoczynali walkę z najgorszej możliwej pozycji. Z Kackosem, bez furii i z Wyskiem w Dragon Picie. I zaraz na naszych ekranach wybije 40 minuta. Popatrzcie na ekwipunki. W tym momencie to Kajsa z 6 przedmiotami jest silniejsza od Lucjana, ale póki on wyczynia cuda. I naprawdę tutaj będą się ważyć losy tej rozgrywki w jednej dobrej walce drużynowej. I bardzo ważne, że podkreśliłeś pełny ekwipunek dla Kajsy. I AP Kajsa ma więcej narzędzi defensywnych. Ta tarcza z Ultimate'a jest ogromna, przelicznik pod AP, ale również luksus budowania Zonia Hourglass. Tak trudno IHG, tak kto sfokusuje. Jarvan jako tank nie robi już nic. Karma strzeli z Q? To za mało obrażeń. Kto ma zabić Kajsę? Bo Dambaj może być potencjalnym hyper carry. Ale Jarvan jako tank ma dalej możliwość zestilowania tego barona. Zobaczcie, ile to było obrażeń. Niku jednak szuka dobrej flanki. Wycofajcie się, Pirate Sports. Czekajcie na swojego midlanera. I na Kackosa w formie dużej wchodzi teraz Niku od flanki. Wchodzi Dambaj. To może być pogrom. Mimo tego dobrego kataklizmu. Póki nie żyje. Jednak zagrany. Zobaczcie. To będzie wyczyszczona mapa ze strony Pirate Sports. Co chcecie zrobić za Illuminar Gaming? Ponieważ tylko tanka i tylko wspierając
wracającego do Plainera! Macie przy życiu! I już zrezygnowane miny w kamerkach i HG, bo oni spodziewają się tego, co jest nieuniknione! Connective tam nie zatrzyma, Wesek się na niego rzuca! Bardzo mało HP! To był błąd! I możliwie, że kosztowny! Ale patrz bazę, bo Pirate Sport kończy tę grę! W fenomenalnym stylu! Pierwsza mapa i taki finish! I przede wszystkim to będzie dobre best of five! Piraci mogli triumfować w pierwszej potyczce, lecz bitwa morska trwa! Czekamy na pełne best of five! I oni to skończą w takim stylu! 42-minutowa rozgrywka! Piraci na własnych warunkach pokonują Illuminar Gaming!